Nie można budować koalicji tylko w oparciu o Grupę Wyszegradzką, bo to po prostu nie wystarczy. A do tego Węgrzy nas traktują całkowicie instrumentalnie. Ja mam wielu przyjaciół w Fideszu i oni się podśmiewują z Prawa i Sprawiedliwości. Zaczewa? Mówią, wreszcie mamy Polaków naiwnych, którzy będą um, tym tym chłopcem dobicia w Unii Europejskiej, a my będziemy mogli realizować swoje interesy. Dlaczego? Dlatego, że to są pragmatycy. To są ludzie, którzy e, wiedzą, jak negocjować w Unii Europejskiej. Mówię teraz o Fideszu i Orbanie. Są w największej frakcji europejskiej, e, we frakcji chadeckiej. Wiedzą, jeżeli coś zbyt dużo kosztuje, to się wycofują ze swoich decyzji i patrzą z takim lekkim niedowierzaniem na prawo i sprawiedliwość, które w sposób dogmatyczny przez cały czas chce się rozbić o ścianę. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM. Oraz w archiwum na stronie tokefmpl, ukośnik, audycje.